Susu, witam wszystkich bardzo serdecznie w 33. odcinku S jak Simsy. Tak, Michał umiera z głodu. W nocy też nie zgłodniał, dlatego wysłałam go już na śniadanie. Bianka też idzie na śniadanie, Mateusz jak się wyśpi to też przyjdzie. W lodówce zostały same gofry, więc kiedy Julia się wyśpi to... Brzydkie ścinki. Kiedy Julia się wyśpi, to zrobi coś nowego, naleśniki. Bo, no i może jeszcze potem po południu każe coś komuś ugotować, żeby było coś ciekawszego na kolację. Bo po prostu brakuje jedzenia. Tak, Zoja się bawi. Dastan idzie skorzystać z kuwetki, jeszcze potem powinien zjeść. Tak, dzisiaj jest sobota, więc jest trochę czasu na różne ciekawe rzeczy. O właśnie, Michał, umyj naczynia. To wiosenna gorączka dziecino, gorączka tańca wiosennego. Mateusz został nazwany królem tańca wiosennego, nagrodę otrzyma pocztą. Wow! A Bianka też dużo tańczyła. To jest mój pierwszy sim, który po prostu został nazwany królem. A kto został królową? Patrycja jakaś tam. Ej! Chcę moją nagrodę pocztą. Dobra, wiesz co zrobisz? Wyniesiesz śmieci. Jakie jest ulepszenie? Lepsze ugniatanie. O! Możesz się tym potem zająć, bo ty byś chciał majsterkowanie poprawić. Przydałoby ci się. Więc czemu nie? O, Bianka, ty nie masz co robić, kochanie. W ogóle znowu jakiś przymrozek, a już jest... Jutro jest lato, więc już mi się wydaje, że w tak zaawansowany dzień po prostu to już nie powinno... Zaawansowany wiosenny dzień to już nie powinno być, wiecie, przymrozków, no ale... Dobra, rybkami się zajmie twój tata. Ty sprawdzisz pogodę, bo jestem ciekawa. Potem nie wiem, co będziesz robiła. Oj, 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 zapłać teraz. Tak, Dastan. Drapiesz, okej. Dobra, jak wyniesiesz śmieci, tobie też by się przydało skorzystać z prysznica. Więc to zrobisz. A potem nie wiem, Julia, śpisz jeszcze? Co z was takie śpiochy? No ale jest sobota, to dam im się wyspać. Nie będę ich wcześniej jakoś budzić specjalnie. Dastan jeszcze ma tego żuka dla Julii za 300, więc... No, w ogóle Michał ma dużo punktów teraz, tych szczęścia życiowego, więc myślę, że przydałoby się też zrobić małe zakupy. 87 tysięcy. Czekajcie, on nie ma żadnych nagród kupionych! Czekajcie, on ma jakieś pragnienie takie? Czekajcie, sprawdzimy. Grać wrzucenie pod kowami. O, laptop naprawić. Zepsuł się. Dobra, to też zrobimy. Ulepszyć sieci społeczne. Kurczę, co by mu tu kupić? Platforma teleportacyjna. Zresztą w sumie stać nas, ale to jest takie... Wiecie. Jakoś nie przydaje się aż tak bardzo i zajmuje miejsce na dworze. Nie mam gdzie w tym domu tego wsadzić. Menadżer nastrójnika koi umysł i usuwa dręczące myśli zazwyczaj. Wybrany kierunek studiów bez chodzenia na uniwersytet. O! Ciekawe. Kupiłabym to z ciekawości, bo w ogóle nie zauważyłam chyba wcześniej tej nagrody. Te klimatyczne jednostki kontrolne to... No w sumie jak pada, to czasami fajnie jest włączyć deszcz, ale nie mamy gdzie tu je postawić. Ona musi stać na zewnątrz. Rzeźbiarz ciała. Dokładnie takie ciało, jakiego pragniesz w przybliżeniu. Czekajcie, mamy 87 tysięcy. To mnie strasznie ciekawi. Chociaż czy jemu... Znaczy jemu się tak nie przydają studia. Bo i tak już jest na szczycie kariery. Ale tak z ciekawości kupię, bo jestem ciekawa, jak to wygląda. I co? Biznes, komunikacja. On powinien mieć wychowanie fizyczne, bo jest żołnierzem. Ponieważ Michał Kirmowski zdał studia, może teraz wybrać kolejną cechę. Ej! Fajnie! Cecha akademicka. Ej, nie wiedziałam, że jest, bo jest... Wiem, że jest cecha za... Czekajcie, muszę zrobić sobie print screena. Jest print screen? Teraz jest print screen. Wiem, że jest cecha za... wiecie... No, za to, że się zdobędzie szczyt w jakiejś grupie społecznej, ale nie wiedziałam, że jest cecha za skończenie studiów! Ej, czekajcie. Co by mu się przydało? Teraz będę myśleć... Czekajcie, wymyślę jakąś cechę i zaraz wracam.
Okej, okay, z racji tego, że chyba właśnie musi się skupić na majsterkowaniu jeszcze, to myślę, że kupimy złotą rączkę. I zobaczcie, tutaj dopisali tą część, że zręczni simowie skorzystają z wiedzy zdobytej na kierunku technologii Uniwersytetu Simowego. Wydaje mi się, że tej części nie było dopisanej. Chyba, że była, zanim jeszcze było na studiach, ale nie wiem. Ale weźmiemy złotą rączkę, to znacznie ułatwi ulepszenie majsterkowania i w ogóle ulepszenie przedmiotów w domu i tak dalej. Więc skupimy tą złotą rączkę. Nie, czekajcie, czekajcie, wróć. To trzeba tak zrobić. No i teraz. I jak to wygląda? Zobaczmy. Złota rączka. Twój sim uzyskał te cele dzięki doświadczeniu zdobytemu na studiach. Osiągał sukces, wykonując naprawy i ulepszenia. Uczył się umiejętności majsterkowania szybciej niż inni. Gdy twój sim coś naprawi, to lepiej już się nie da. Tak, i właśnie jeszcze jest jedna cecha, tak jak mówiłam, dodatkowa do odblokowania za zdobycie szczytu, powiedzmy, wiecie, poważania w grupie społecznej. Ej, fajnie, nie wiedziałam, że tak będzie. A masz jakiś dyplom w wyposażeniu? Ej, jest dyplom. Czekajcie, powiesimy dyplom w sypialni. Hej, ładny! Przyjrzyjmy się. Fajnie wygląda. No widziałam takiego screama, gdzie jakiś sim ma 6 dyplomów. To też jest fajnie. Dobra. Albo o, mogła... A nie, nad tą komodą wiszą jakieś obrazki. Nie, dobra, niech tu wisi. Fajnie. 12 tysięcy. Trzeba ci będzie kupić jakiś lepszy samochód w nagrodę. Ten marny żałek, nie wiem. Może oddasz synowi. Za mało miejsc parkingowych macie. Dobra, już was odpauzuję. Co tam robisz, bierzesz prysznic? Dobra, to jak skończysz, to mógłbyś pogadać z Bianką, bo ona chciałaby, żebyście byli najlepszymi przyjaciółmi. Jeszcze trochę wam brakuje. I ten. To możesz, ona będzie telewizję oglądała, to możesz... Nie, nie ty. Ty możesz nakarmić wtedy rybki. I potem sobie pogadacie. Nakarm i sprzątnij. Co to? Wielki koci zlot. Wow. Już kiedyś byłam na wielkim kocim zlocie. No, dzisiaj raczej nie pójdziemy na wielki koci zlot. Julia, idziesz robić kofry, a ty? Ty jeszcze śpisz. Dobra, śpi sobie. Mamy pełno kwiatków na kominku. Już więcej się nie dało upchać. Znaczy, dałoby się jeszcze jedno, gdyby nie ten kamień szlachetny. Słońce, 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 deszcz... Grad! Hej, mam nadzieję, że to się zmieni jednak z tym gradem. Bo lato z gradem... Znaczy, ja wiem, że latem pada grad, ale czy to jest fajne? Nie do końca. Dobra. To jak nakarmisz... To ty, czekajcie, możesz ten... Możesz się zmienić strój. Możesz się zmienić... No, nie do końca gramatycznie. I sobie pogadacie, albo coś. Czekajcie. Zabawne. Opowiedz śmieszną historię. O, możesz porobić z nią głupie miny. Przyjazne. Rozmawia o śniegu. O, o telewizji możecie pogadać. Co jeszcze? Tego nie rób, tego też nie rób. O, pochwal. Zapytaj o dzień. O, zachęć do poprawienia umiejętności. To jest dobre. Specjalny, wygadany, przyjacielski. Szkoda, że nie ma przytul. To później chyba dochodzi przytul. Jak mają jeszcze lepsze relacje. Coś takiego. Dobra, no to sobie spędźcie razem trochę czasu. O, śpioch powoli wstaje. Nasz buntownik. Tak, muszę właśnie zapamiętać, żeby Julia dzisiaj założyła bloga. Julia, jak się masz? Robisz naleśniki? Ekstra. W nagrodę potem będziesz mogła je zjeść. Nie, 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 nie. O, właśnie, właśnie. Miałaś z tatą pogadać. Dusty? Dustin idzie się czaić na ofiarę. Z ojca drapanie spadło. To mogłaby pójść. Jej, ciekawe, kiedy się urodzą małe kotki. Zanim wy się zabierzecie, co to? Ktoś zwymiotował. Mogę wyrzucić do śmietnika? Czekajcie, najpierw położę tu. Halo? Czekajcie, tak będzie mi łatwiej. Mogę, dobra. Tą gazetę też, tą nową też mogę wyrzucić. I talerz, który spędzał noc pod gołym niebem gdzieś tutaj, został już wyrzucony. Tak, wiem, nie wyrzuciłam go wtedy. Życie? Jej, ma nastrójnik w ciąży.
Dobra, Julka. Robisz? Robisz. Ej, no miałeś zjeść. Aha, już nie ma nic w lodówce. Tak mi przykro. Ale możesz już przyjść, bo zaraz będzie śniadanie. Co chcesz? O, napełnić miskę. No dobra. Ojej, całkiem pusta jest. A ta druga? Ta druga jest pełna. Okej. Okay. O, zaczepioza. Ej, telewizor mi zasłonił. Masz dziwny wzrok, coś ci się stało na starość. Tak, czasami masz takie przerażenie w oczach, ja tego w ogóle nie rozumiem, ale może to te wojsko ci tak zmieniło. Dobra, czekajcie, weź talerz. I ty też weźmiesz talerz. Reszta już jadła, to nieco. Ty chory jesteś? Rozsiewasz zarazki. Będziesz siedział w domu i grał na gitarze. Kurde, jeszcze 2 godziny. To nie, bo ja chciałam, żeby dzisiaj się spotkał ze swoją nową przyjaciółką, a być może w przyszłości kimś więcej. Gdzie ona jest? To ona? Raquel. Tak, jest Raquel. O, Dustin mnie złapał. Bo wsadziłam do miasta kręgielnię. Właśnie ta kręgielnia, którą tu wsadziłam, była w studenckim życiu w tym miasteczku uniwersyteckim. I ja postanowiłam ją tutaj sobie przenieść, bo jest naprawdę fajna i stwierdziłam, że to jest świetne miejsce na randkę, więc... Odbieram, czekajcie, to... Dobra, na razie im wystarczy tego gadania. Smartfon... Gdzie jest odbierz? Odbierz. Nie ma? Odbierz. Czekajcie, o, jest odbierz telefon, dobra. Bianka, słońce. Wyczotkować Zoja. A co Zoja robi? Zoja patrzy, jak Sim je. Dobra, czyli nic specjalnego. To możemy wyczotkować, skoro masz takie pragnienie. Ja nie chciałam, żeby twoje pragnienia się spełniały, żebyś była szczęśliwa. To szczotkuj, możesz też dać wąchać dłoń. Możesz mówić wzmocnienie czego? Pochwal za to, że jest schludna, jest świniakiem. Zgań za to, że jest świniakiem. Dobra, nie chcę, żeby była świniakiem. A czemu patrzę, jak ktoś jest świniakowate? A potem ją pochwalę, żeby nie była smutna. No i potem mogą się pobawić. Dobra. Wy tu jecie śniadanią. Kto do ciebie dzwoni? W ogóle ty chcesz... poradnik majsterkowicza. Kilku nauczycieli ze szkoły chce, żebyś zaoferował, jak dokonuje się napraw domowych. Zreferował. Łej. Szkoła wyznaczyła już termin, musisz się tylko pojawić. Otrzymasz wynagrodzenie za przedstawienie prezentacji. No dobra. Zwłaszcza, że Michał teraz pracuje tylko jeden dzień w tygodniu. Nie wiem, czy wam pokazywałam, tylko w poniedziałki. Ale za to przez... od 7 do 1, bardzo długi czas. No, wylatuje po prostu na cały dzień w kosmos. Więc... okazje uniwersyteckie. To tutaj nie ma tego. Czekajcie, kiedy? Stadion widok na szczyt, aby ukończyć tę okazję. Ale kiedy? Ucz o majsterkowaniu. 10 a 14. Aha, czyli w tygodniu. No dobra, to jeszcze parę dni ci zostało. Dobra, ty miałeś ulepszyć śmieciarkę, żeby mieściło nam się więcej śmieci. Talerze zwłaszcza. Więc dajemy lepsze ugniatanie. Ej, ty nie, Zojka, baw się z Zojką. Jedz z podłogi. Nie jedz z podłogi. Coś, żebrałaś o to jedzenie, czy co? Ej, mogę to podnieść? Jeszcze zdążę wyrzucić. Dobra. I tak, co ty robisz? Odrabiaj lekcję. Dobra, będziesz miał z głowy. Julia. Ty potrzebujesz iść do łazienki, bo nie masz się najlepiej. W ogóle, jesteśmy teraz bogaci, więc może zatrudnię z powrotem jakiegoś pana pokojówkę. Albo z większym prawdopodobieństwem pewnie panią pokojówkę. Najwyżej się pozbędę, jak będzie mnie denerwował. Bo w sumie już nas na to stać, więc wezmę tak. Julia, musisz zadzwonić po usługi. Nie, nikogo nie oddajemy. Tak, zadzwonisz po usługi, jak tam załatwisz te wszystkie sprawy. Ty odrabiasz lekcje. To super. Idziesz się zająć tą Zojką? Mam nadzieję.
Tak, a ja tymczasem pozbieram te naczynia po was, ponieważ nie kwiatków nie chcę zabierać. Ponieważ jeszcze nie mamy tej pokojówki. Zobaczmy, jak Michał naprawia śmieciarkę. Znaczy, ulepsza. Już tyle śmieci jest w środku? Mogłeś wyrzucić, zanim zaczęła się ulepszać, ale skoro tak sobie życzysz. Co się stało? Odrobiłeś zadanie domowe? Czekajcie. 3% odrabiaj. Proszę to odrobić, będziesz miał święty spokój i może pójdziesz na randkę ze swoją Raquel. Dustinowi kontakty spadły. Niestety, a Dustin co by chciał? Mógłby się z Zoją pobawić. Poszedł się pobawić tym, bo teraz Bianka się bawi z Zoją, więc on nie może. O, pochwalona. Okej, zobaczmy. Wszyscy są bardzo szczęśliwi. Najmniej szczęśliwa jest Julia. Mam nadzieję, że po tym prysznicu jej się poprawi. Dobra. Ty otrzymasz tytuł wzorowego ucznia. No w sumie tutaj już Bianka nie ma co robić. Z takich tych challenge życiowych. Więc... I dzisiaj już... A jeszcze jest festiwal. Nie ma tych jajek. Mi się wydawało, że one się pojawiają rano zawsze, no ale... Kazałem ci pozbierać kwiatki. Zobacz, tu jest kwiatków, ale boję się, że będziesz miała alergię, no ale... Stokrotki. Strasznie dużo tych kwiatów rośnie. To się da tak łatwo zarobić, po prostu. Czemu tak nie ma w prawdziwym życiu? Kto to? Znamy cię? Chyba nie. Tutaj kwiatek. A to co? A nie, to jest linia od rzucania podkowami. Tu jest jeszcze pełno kwiatków, jej. Patrzcie, te kwiatki po prostu tutaj kwitną. A, już nie mogę tylu czynności jej dać. Dobra, to Bianka pozbiera sobie kwiatki. Ty odrabiasz lekcję. Dobra, ja idę do Julii, bo ona tutaj dzwoni po usługi. Ciekawe, czy pranie też będzie robiła. Albo robił. Zależy, kto przyjdzie. Pokojówka, usługi stałe. Dzwoń. Sprzątanie twojego domu to będzie dla mnie przyjemność. No nie wiem, jak przyjdziesz i zobaczysz, to może zmienić zdanie. Zaraz tam przyjdę i dom będzie czystszy niż kiedykolwiek wcześniej. Ekstra. I kolejna rzecz. Chciałabym... Przebrałaś się. Chciałabym, żeby Julia założyła w końcu tego bloga, ponieważ ona bardzo chciałaby założyć bloga. Sieci społeczne, aplikacja na blogu. Tak, ona ma talent pisarski, więc wiecie. Stwórz nowy blog. Tak, i to będzie blog, to będzie co najfajniejsze. Ten blog będzie miał taką samą nazwę jak blog, który założyłam parę dni temu. Zaraz wam o nim opowiem. Nazwiemy go Sim It Up. Sim It Up. Mam nadzieję, że dobrze napisałam. W każdym razie ten blog ma taką samą nazwę jak blog, który założyłam parę dni temu. I to jest właśnie mój blog właśnie dotyczący serii The Sims. Jeszcze tam nie ma zbyt wiele, ale mam zamiar, żeby się trochę więcej pojawiało. Link będzie w opisie. Pisze się mu tak. Link będzie w opisie, więc jeśli ktoś z was jest zainteresowany, to zapraszam do kliknięcia na link w opisie. Właśnie pomyślałam, że stworzę tego bloga, żeby mieć takie miejsce, gdzie mogłabym umieszczać jakieś fajne screeny, jeśli przydarzy mi się coś ciekawszego, jak będę po prostu sobie sama grała w Simsy, czy no jakiekolwiek rzeczy związane z Simsami tam będą się pojawiały. Właśnie głównie jakieś, myślę, że będzie dużo właśnie fotek, screenów albo jakieś, nie wiem, opisy czy jakichś ciekawszych rzeczy, które znajdę. Także bardzo serdecznie was tam zapraszam. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Tak, stworzyliśmy bloga, Julia jest szczęśliwa. To od razu możemy zrobić nowy wpis. Aha, jest pauza. Moi znajomi nie przestają rozmawiać na temat sztuka wspaniałego całowania. Nie? Czemu o całowaniu piszesz? Damy... Jak dać wpis? Sim it up.
sim it up. Hello world. Hello world. Mam nadzieję, że dobrze napisałam. Sim it up hello world. Wyślij na blog. No i co? Lubią cię ludzie? Czytelnicy tekstów, które pisze Julia Kirmaska, uważają, że jej ostatni wpis był w porządku. Blog Sim it up ma 6 więcej czytelników. Jej! O, gratulacje, Julia poprawia swoją umiejętność sieci społecznej, osiągając poziom 2. Odblokowane zostały nowe skórki na smartfona. Zajrzyj do ustawień telefonu, aby zmienić skórki. O! A co się stało? Blogowe wypalenie. Co to blogowanie dało się we znaki i jedynym lekarstwem jest przerwa na dobry odpoczynek. Jak? To przecież napisałaś dopiero jeden wpis, dziewczyno. Okej. Okay. Napisać nowy wpis na blogu. Ciekawe, czy... Zrobić 25 datków. Może zarobisz, nie wiem. Co ja chciałam sprawdzić? Aha, te skórki. Gdzie się zmienia skórki? Ustawienia telefonu, zmień skórkę. Zieleń dżungli i mroźna biel. O, weźmiesz mroźną biel. Tak, tak samo za wpływy właśnie w grupach społecznych można... Julia Kirmaska stworzyła blog, opierając go na jednym pomyśle, ale wielkie rzeczy mają niepozorne początki. Tak. Coś mówiłam i to mi wyskoczyło i zapomniałam. Tak, będę to oglądać, to będę się z siebie śmiała. Czekajcie, niech ona sobie chwilę pogląda telewizję, bo jest właśnie smutno. Bianka, zbierasz kwiaty? Nie, jeszcze się bawi z Zoją. No, Zoja się już nabawiła, to w sumie możesz iść zbierać te kwiaty. Bo Zoja jest się głodna zrobiła od tej zabawy. Nie na lampę. Dobra. Ty naprawiasz, znaczy majsterkujesz przy śmierciarce. Piękny początek weekendu. A jak zjesz, to ja chciałabym, żebyś się pobawiła z Dustanem. Albo Dustan, weź też idź zjedz i potem się bawić razem. Bo ja nie chcę, żeby miał takie smutne kontakty, a poza tym właśnie on by chciał się bawić z innym zwierzakiem. A Zoja, jesteś innym zwierzakiem? Także się idealnie nadajesz do tej misji. Julia, powiedz mi, dlaczego ty wyszłaś z domu i poszłaś naokoło do telewizora? Za ciepło ci, czy coś? Blogowe wypalenie tak na ciebie źle wpływa, nie wiem. No tobie też zabawa spada. Bianka zbiera kwiatki. No, ale ja mogę ci kliknąć te szukanie jajek, ale nie ma tych jajek tutaj. Jakiś taki ten festiwal, wiesz... mało jajeczny. Nie, nikt nie zrobił kolorowych jajek niespodzianek, nie ma czego szukać. Bo tak to można było kliknąć. A niestety. Nie ma. Także jakbyś miał jakieś inne pragnienia, to bym się ucieszyła, bo bym mogła je dla ciebie pospełniać. O! Pan pokojówka! Czarny pan pokojówka z jasnymi włosami? No ja mam coś szczęście do panów pokojówek. Zwykle są panowie pokojówki. Dobra. Mam nadzieję, że umiesz sprzątać. Twoja kariera się w tym momencie zaczyna. Oczy całego świata są zwrócone na ciebie. Także nie zawal swojej wielkiej szansy. Dobra, ty odrabiasz. Każdy ma co robić? Julia? Jesteś szczęśliwsza? Jest. Zdobyć awans. Charyzmę by się przydało. Podszkolić. Musi mieć jeszcze jednego przyjaciela. A właśnie, i ona ma się zaprzyjaźnić z tą... z Alani Shepherd. Może ją zaprosimy do domu. Czekajcie, bo... w sumie pisanie książki może jeszcze chwilę poczekać. Gdzie jest ta Alani Shepherd? Ja jeszcze nie kojarzę jej twarzy, bo jak jej nie widzę parę dni... To jest ona? Nie. Lilo? Nie. O, ale nie Shepherd. Dobra. To się... zaproś. Właśnie, zaproś. Możecie się w domku spotkać. Czysty obraz. Aha, i jak nie oglądasz telewizora, to go wyłącz, bo przyjdą za duże rachunki. Mateusz, co robisz? Grajzy, nie. Twój tata jest teraz zajęty. Zrobimy tak, bo ty... pójdziesz na randkę ze swoją nową przyjaciółką. Znaczy, mam taki zamiar. Ale na razie zrobimy, że idziecie na spotkanie. Gdzie jest ta Raquel? 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 Dobra, jesteś. Umów się. Właśnie, umów się. Ty masz dwa złe nastrójniki aż.
co to jest niewyspany. O, zaproś Simkę. Obecnie jestem w pracy i nie wiem, kiedy skończę. Jak to nie wiesz, kiedy skończysz? W Simach zawsze wiadomo, kiedy się skończy. Gratulacje, Michał. Właśnie poprawił swoje umiejętności majstykowania, osiągając poziom 9 ekstra. Dobra, no to na razie się z nią nie spotkasz. Spróbujemy zadzwonić za parę godzin. No to możesz... Aha, nie możesz pisać, bo masz zepsutego laptopa. Masz zepsutego laptopa. A są jakieś Simowie, którzy są prawie twoimi przyjaciółmi? To jest twoja przyjaciółka. Bella też jest twoją przyjaciółką. Jak się zaprzyjaźnisz z Bianką, to się liczy jako przyjaciółka? Ale właśnie, bo Bianka też chciałaby... Co, Bianka, robisz? Właśnie, jeszcze muszę zobaczyć tą nagrodę pocztą. To weź, idź tutaj i sobie pogadacie. Jak teraz... spędzicie tyle czasu na świeżym powietrzu. Jak nie możesz się spotkać z tamtą, to sprawimy, żebyście były bardziej zaprzyjaźnione. Zapytaj o dzień. Poskarż się na wyłączenie telewizora? To ona ci wyłączyła, to ja ci wyłączyłam. Nie zwalaj na dziecko. Zapytaj o dzień. O, zacznij bitwę na balony z wodą. Mam nadzieję, że to jest wystarczająco dużo miejsca. Dobra. Okej, mam nadzieję, że... Aha, Michał. Musisz naprawić żonie laptopa, gdyż z jakichś niewyjaśnionych przyczyn się zepsuł. Nie pamiętam już, czy to Bianka go zepsuła. O nie, no to odetkaj go jeszcze. Nie, najpierw odetkaj, potem użyj. I potem naprawisz szybko tego laptopa. O, jest fajne, to jest, to wymień, to jest, wiecie, tak fajnie. Ale niech go naprawi, bo przy takim poziomie umiejętności iść na koncert. Przy takim poziomie umiejętności to powinno mu zająć naprawdę mało czasu. A nie musisz się aż tak spieszyć, nie wpadnij do sadzawki. Jeziorka, czy cokolwiek jest. Ciekawe, czy Michał by był zazdrosny o budkę na buziaki. Ale nie będę sprawdzała. Aha, i jeszcze... Kliknę weź pocztę, bo może jest ta nagroda. Jestem ciekawa strasznie, jaka jest ta nagroda, bo jeszcze nigdy nie udało mi się jej zdobyć. O, widzicie? Już naprawione. Czekajcie, mam parę rzeczy na głowie. Jak wasze kontakty? Czyść się, a ja chciałam, żebyście się pobawili. Zabawa, damy skacz i... Aha, już się bawili. No to niech się jeszcze raz pobawią. I przyjacielski, trąć nosem, niech będzie. Potem się wami zaopiekuje kręgielnia. Kręgielnię postawiłam tu, ponieważ nigdzie indziej się nie mieściła. Ale tu jest całkiem okej miejsce, bo jest w sumie dosyć blisko centrum. Mam nadzieję, że się zgodzi. Każdy jest w innym miejscu Sim praktycznie i ciężko ich kontrolować. Ale damy radę. A nie, on jeszcze nie naprawił tego laptopa. Aha, on naprawił dopiero toaletę. Nie interesuje cię to! Jak to cię nie interesuje? Jesteś podła. Czekaj. Wiesz jej SMS-a. Coś. Za mało się znać. Jak może jej nie interesować? Za mało się znacie. Szkoda. Ja bym chciała wiedzieć, gdzie ona jest. No to SMS-owanie. Dobra, najpierw wyślemy jej przyjaznego. A potem zrobimy pogawędkę, to może się trochę bardziej zaprzyjaźnicie. Dobra. Trzeba będzie ją... Najpierw było ją gdzieś znaleźć i z nią pogadać. Bo tak to... W łazience się schował, żeby nikt nie słyszał jego rozmów. Aha, dobra. Ale mogłeś iść do swojego pokoju. Masz ten przywilej, że masz swój pokój. Dobra. To cię nie wyślę na kręgle. Może uda się innego dnia. To mógłbyś pograć na konsoli. Wyścigową. Co? Jak to? Co tam się stało? A mnie tu nie było! A mnie tu nie było, jak mroczny kosiarz... O, czekajcie. Pojawił się w S jak Simsy po raz trzeci. No, przykro mi, że byłaś świadkiem. Julia też była świadkiem. Kim jesteś? Hetty Lionheart. Kupiec żywności. No wiesz co? Po mamusi. A Julia ją miała w znajomych. Po tej czapce poznaje. To smutne.
No cóż. To co, porozmawiacie sobie jeszcze dalej z mamą i tak dalej? A miałyście zacząć bitwę na balony z wodą, czy coś? Nie ma bitwy na balony z wodą? O. Zmarzłyście. Dobra. Ale jeszcze nie tak bardzo, to mogłybyście się pobawić. No bo dobra, może teraz gapię na tego ducha. Chyba to wiecie co, może jednak wróćcie do domu. Zmieniłam zdanie. Co się stało? Michał, to już twoja druga umiejętność, której jesteś mistrzem. Michał osiąga najwyższy poziom umiejętności majsterkowania i będzie otrzymywać znaczny upust na wszystkie elementy budowlane zakupione w przyszłości. O, to jest fajne. Dobra, naprawił komputer. Gratulacje. Michał właśnie poprawił swoją umiejętność majsterkowania, osiągając poziom 10. Będąc jednym z najzręczniejszych i najsprytniejszych simów w mieście, Michał może zajść daleko. Oprócz posiadania domu w doskonałym stanie, przeżycie tak długo to powód do dumy. Towarzystwo budowlane postanowiło uhonorować sima Michał, przekazując dobrą opinię o nim, dzięki czemu dostanie zniżkę za każdym razem, gdy będzie kupował meble do swojego domu. W dzienniku majsterkowania znajdziesz wyzwania, dzięki którym Michał jeszcze bardziej rozwinie swoje umiejętności. Michał, ty jesteś bardzo zdolny. Jestem naprawdę pełna podziwu do ciebie, gdyż masz najwyższy poziom sportu i majsterkowania. A jakie są te challenge do majsterkowania? 10 elektrycznych urządzeń, 10 hydraulicznych, 10 ulepszeń. No dobra. Michał się zrobił głodny. A mamy mało jedzenia w lodówce, takiego fajniejszego. Więc w sumie mógłbyś coś ugotować. Jesteś może mniej zdolny od Julii, no ale... Podaj obiad. Nie jest tak, że... O, zapiekankę zrobię. Lubię robić zapiekanki. Okej. No, przykro mi. Został mistrzem. Dobra, wracacie do domu? Dziewczyny? Wróćcie do domu i tu sobie jeszcze chwilę możecie pogadać. Tak, Dastan i Zoja. Zoi spadło bardzo drapanie, więc ja myślę, że wyślę ją tutaj do sypialni. Mogłaby podrapać to i spać tutaj. Dzisiaj się strasznie dużo rzeczy dzieje. Natomiast Dastan, i tak jeszcze masz trochę mało kontaktów, ale użyjesz kuwety. Co tu jeszcze jest? Trąć nosem. Dobra, to już nie. Róbcie inne rzeczy. Michał poszedł gotować. Ty wiesz, co masz robić. Julia, gdzie jesteś? Chodź tutaj. Chciałam, żebyście jeszcze chwilę sobie pogadały. Zanim Michał zrobi zapiekankę, no to akurat. Hej, dlaczego telefon bzyczy mi do słuchawek? A jak tam twoje relacje z twoją przyszłą dziewczyną? Gorsze niż z Blue? No hej, dlaczego się nie lubicie? Polubicie się i nic, mnie to nie interesuje. Dobra, idź grać w te gry. Bianka, gdzie idziesz? Nie, 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 ja chciałam, żebyś pogadała z mamą. Czekaj. Julia, no właśnie. Damy przyjazne, opowiedz historię. Przyjazne. O, przytul jest. To będzie urocze. Bianka ma za niedługo urodziny. Bodajże za 2 dni. W niedzielę by w sumie było fajnie je zrobić. Zastanowię się nad tym, to jest jutro. Gotujesz? Grasz? Koty? Dobra. Sytuacja w miarę opanowana. Czekajcie, jeszcze zobaczę, tylko on ma tutaj ten dyplom ukończenia studiów na 4. Wyższe pensje zawodowego sportowca. Okej, okay. Wziął 125. I poszedł. Mam nadzieję, że dobrze sprzątał, bo nie miałam czasu na niego patrzeć. O, Michał ulepszył poziom gotowania na poziom 3. Fajnie, że tak szybko to rośnie. Jeszcze coś możecie zrobić? Przyjazne. Dobra, to na razie wystarczy, bo Bianka się robi głodna.
Zanim będzie ta zapiekanka, co tata Bianki zrobi, to mogłaby ten umyj ręce. A Julia chciałabym, żeby chwilę zajęła się Dastanem. Znaczy chciałabym, żeby Dastan jej dał tego żuka. Jest podaruj? Czekajcie, co to jest? Oznakuj? Wiecie co, to nie brzmi pozytywnie, ale jest w przyjaznych. Więc zobaczę. A potem... O, co to? Skóra węża. Ble. Pióro. Też wyrzucimy. I damy podaruj. Julii. Okej. Okay. Ja mam nadzieję, że zanim... O nie! Michał! I ty ulepszyłeś umiejętności, robiąc coś takiego? Dobra. Wybacz, ląduję w śmieciach. Nie będzie zapiekanki. Zadzwonimy po pizzę. Zadzwonimy po pizzę. To jest w usługach? Zawsze zapominam, bo rzadko dzwonię po pizzę. Kilmowcy zjedzą pizzę, gdyż Michał spalił zapiekankę i jeszcze dostał za to poprawę umiejętności. Pizza. Jest. Dzwoń. No, przyjedźcie szybko, bo wszyscy umierają z głodu. A on się ociera tak o nią. Ojej! Jakie to jest słodziachne! Dobra. Myjesz rączki przed jedzeniem? Kto wie, kiedy to jedzenie przyjdzie? Została oznakowana przez zwierzaka. Dastan na zawsze zapamięta więź, jaką się utworzyła, gdy otarł głowę o stopę twojego Sima. O, jakie to słodkie! Gdzie idziesz? Nie idziesz grać. Czekajcie, ty co robisz? Chcieliście, on chce porozmawiać z Michałem. Więc możemy dać, żeby... przyjazne? Nie wiem. Możemy dać... Gdzie jest pogawędka? Chwal się oceną wychowanie fizyczne. Trenuj, wyraź potrzebę ćwiczeń. O, jest przytul. A gdzie jest pogawędka? Widzę plotku. A tu jest pogawędka. Dobra. Ty myjesz ręce? Dostałaś tego żuka? Reaguj negatywnie! On ci dał prezent, jesteś wredna. I tak go weźmiesz do wyposażenia. Dostać całusa w całuśnej budce. No. Chyba, że twój mąż tam będzie pracował. Zostać dobrym przyjaciółmi z Bianką. Zobaczyć, jak Mateusz kończy szkołę. Dobrze dorasta. To jest takie długoterminowe dosyć. Dobra, na razie nie będę tego brała, bo to już będzie za parę dni. I to jest za 1500, to jest tylko za 500, więc... nie będziemy tego robić. Dastan, jesteś jeszcze samotny? To ja bym dała, żeby Julia cię jeszcze wyszczotkowała i nie wiem... uczucia... przytul. Zanim pizza przyjedzie, to może akurat... Dzisiaj jest jakiś dzień przytulania się z rodziną. Dobra. Bianka, wiem, że jesteś głodna. Ale usiądź tutaj i będziemy czekać na pizzę. Powinna przyjechać niedługo. Dostawco pizzy. Wszyscy na ciebie czekają. Nie mamy co jeść. Sama jestem głodna. Okej, już jestem. O właśnie, jeszcze możemy sprzedać te kwiatki. Które Bianka ma w wyposażeniu. Co tu jest? Dzikie kwiaty za 30. Mam nadzieję, że nie wylądują mi tutaj. Dobra, nie. 100-krotka to jest tanie, ale niech będzie. I to za 75. Aha, ale ja chcę wszystkie. Nie, nie jedz lodów, kochanie. Zaraz będzie pizza. Siedź tu sobie. No nie ma żadnej książki. O! Nie ma żadnej książki w wyposażeniu, więc nie ma co robić, jak siedzi. Musiałabym jej dać jakąś książkę.
Dobra. Pizza. Czy coś się zbugowało z tą pizzą? A nie, biegnie. Dobra, masz szczęście. Bo wszyscy są głodni. Idziesz odebrać? Nie. Siedź, kochanie, będzie pizza zaraz. Kto idzie odebrać pizzę? Julia. Dobra. Idź odebrać pizzę. Ty, kochanie, nie idziesz jeść tych lodów. Będzie pizza. Nie wolisz pizzy? Lody czy pizza? W sumie ciężka decyzja. Usiądź. Bianka jest biedna i cały czas każe siedzieć. Wiem, że jesteś głodna. Jeszcze przez 3 godziny będziesz mieć ten nastrójnik. Julia, idziesz? Odbierz pizzę. Spadaj. Ojej, to jest nastrójnik! Oznakowana, kot cię uwielbia, przynajmniej chcecie uznać za swoją własność. Kocia miłość plus 10. Nie, 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 nie. Czekaj chwilę. Muszę jej pilnować, żeby nie poszła robić tych lodów w różku. Nie ma czegoś, czym masz się zająć? O, napełnij miskę za 2 te. I drugą. Chyba, że to jest to samo. Dobra, jest pizza. Super. No, gdzie ty ją, biedna, postawisz? Wymyśl coś, tylko nie na stole, żeby wszyscy mieli miejsce. Tu postaw. Gdzie idziesz? Nie idziesz trenować. Chłopaki. Nie. Nie. To miło, że macie taką własną inicjatywę. Ale ja chcę, żeby wszyscy zjedli pizzę. Jak ciężko jest zmusić Simów, żeby zjedli pizzę, no. Każdy inny by był szczęśliwy. Jemy. Idziecie? Ta muzyka jest dziwna. Dobra, to weź kawałek, bo nie wiem, czy to zawołanie na pizzę działało. Ty też. I ty też. Ta muzyka jest dziwna. To jest... już drugi raz ją słyszę, jest taka smutna. Ale przecież nic się nie stało złego. Jest w tej muzyce coś smutnego. Coś, czego nie lubię. Jecie? Usiądziecie przy stole jak ludzie? Czy nie do końca? Bo już czas tego odcinka mi się kończy. Jakiś długi dzień. Dzisiaj przeżywacie. Już jest 22, więc w sumie można by już was wysyłać spać po kolei. Więc Bianka, jak zjesz, to pójdziesz do swojego ślicznego różowego łóżeczka. Bo jest już późno jak na twój wiek. Śpi. Ty, jak zjesz, to powinieneś napełnić jedzeniem. Jest, posprzątaj. Nie ma. A możesz porozmawiać. O nie, Michał jest chory. Nie ma sprzątaj, nie? Czy jestem ślepa? Nie ma. I potem pójdziesz spać. Julia, co robisz? A czekaj, weź skocz jeszcze do toalety, bo potem będziesz nieszczęśliwa. Użyj, a potem śpi. A ty? Ty w sumie już jesteś śpiąc. No dobra, to ty też możesz iść spać. W ten sposób jest w miarę zorganizowany czas dla wszystkich. Desna chciałby podrapać to. To nie będę ubrań. Szkoda, że tu się nie pojawiają inne pragnienia, bo tyle pustych slotów. Ty chcesz zrobić co? Zabierz 20 kwiatów. Ale za 1000 aż. 1000 punktów. Moglibyśmy spróbować to zrobić. Co to jest? Zostać najlepszymi przyjaciółmi z Simką i Julia. Tu jest co? A to jest to samo. Przecież. Nie wiem, czemu masz to drugi raz. Dziwne. Ubrania. Ubrania. I? Ubrania. Można od razu do pralki dać, ale do tego kosza tak fajnie wpadają. Co robisz? Idziesz spać, tak? Dobra, i Bianka śpi do pełnego wypoczynku do 6, dodamy, żeby spała do 7. W końcu jest wolny dzień, jutro jeszcze, ty tak samo. Ty do 7, a Julia do? Też do 7. Dobra, fajnie wchodzi na to łóżko piętrowe, fajnie to wygląda. Znaczy na Andresoli. Okej, wszyscy śpią, oprócz Dostana, który sobie drapie. Także to było już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał.
I mam nadzieję, że w końcu niektóre rzeczy się udadzą. Wow, zniżka w sklepie spożywczym, naprawdę, bardzo tego potrzebuję. Na przykład, że Raquel polubi Mateusza. Byłoby bardzo miło. Patrzę jeszcze tylko, czy mają tutaj jakieś ciekawe rzeczy. Urządzić przyjęcie za 400, ale to jest droższe, więc to zostawimy. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa.